Hej, witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj znowu jesteśmy w klockach, po krótkiej przerwie oczywiście. Trochę mi nie było, trochę się pozmieniało, trochę dużo się pozmieniało. Przede wszystkim zmieniła się wersja klocków, już nie jestem na 1.12.2. Wreszcie zanurkowałem do oceanu 1.15 i całkiem mi się tutaj podoba. Do tego stopnia, że mam własny serwer. Jak w 1.12.2 mieliśmy serwer WTC-kowy z Pan Deutschem i Lordem, to w 1.15 mam serwer tutaj poniekąd sam na WTC, chociaż to jest co prawda serwer prywatny, ale jak ktoś z WTC chce, to zawsze i tak może się wbić, ale nie przedłużając, zapraszam na odcinek. Okej, jesteśmy już na serwerze. Tutaj jest mój mały kotek. Pierwszy raz w klockach mam kotka. Tutaj jest właśnie mój nowy kotek. W realu też mam nowego kotka. Nazywa się Katalina i jest najcudowniejszą dziewczynką ragdolem na świecie. Ten kotek nie jest ragdolem. Ten kotek jest nie wiem jakiej rasy. Opowiem wam później skąd i jak go zdobyłem, bo jest to historia bardzo niezwykła. Ale z racji tego, że w klockach mamy noc, to idziemy spać. Kotek idzie spać na mnie. No Katalina tak nie śpi. Chociaż śpi niedaleko. Kotek miał nóżkę króliczka przy sobie. Ojejku. Jejku. Jakie to urocze. A co się z tą nóżką można robić? Można ją, nie wiem, zjeść się jej nie da. Może do jakichś mikstur, może do czegoś, nie wiem. Może jak się dowiecie skąd jest ten kotek, to wtedy będzie jakby bardziej czytelniejszy obraz. Ale okej, jesteśmy w tej chwili w mojej sypialni, w mojej nowej bazie, kompleksie podziemnym. Tak, tutaj nie ma okien, są tylko dwie pochodnie. Co nie znaczy, że w ogóle w kompleksie nie ma okien, bo bym się pomylił, gdybym tak powiedział. Tu jest mój główny korytarz, tu jest wyjście zewnętrzne, zaraz zobaczycie czym się różni wyjście zewnętrzne od wyjścia niezewnętrznego. Tutaj jest wejście do kopalni i tutaj jest tool room, czyli taki pokój narzędziowniowy, trochę taki storage, trochę taka skrzynkownia. Coś w tym stylu. Przypomina trochę skarbonkę z serwera dwie edycje wcześniej. Edycje wcześniej nie miałem takiego pomieszczenia, w sensie też miałem taki tool room poniekąd, natomiast nie aż tak. Tutaj są skrzynki i tak, tutaj jest skrzynka z... Tak, jeszcze mi się nie udało tutaj znaleźć diaksów żadnego. Emeraldy mam i slimy mam, ale slimy to jest właśnie główny wątek tego serwera w tej chwili. Jest trochę jakiegoś syfu, tutaj jest trochę jedzonka. Jedzonko też trzeba kotkowi dawać, bo no, jak kotek wejdzie na skrzynkę, to nic z tym nie zrobimy. Damy kotkowi trochę jeść, pójdziemy na ryby i przy rybach opowiem wam ciut więcej. Okej, kotek zjadł. Jest nawet przepalarka, taka dosyć prymitywna, ale chyba trochę rzeczy już przepaliła. Tak, mamy pieczone ziemniaczki, trochę sobie ich... Nie, zostawimy w sumie je tutaj. Albo wejdziemy do boksa z ziemniaczkami, stone'a też sobie. Stone będziemy wykorzystywać potem do przeróbek tutaj w tym obiekcie. Tu jest węgiel możemy w sumie tutaj dać. Gdzieś tutaj są rzeczy kamienne, wooden to nie... Chyba kotek siedzi na kamiennych rzeczach, no. Będziemy musieli go niestety przesunąć. Kotek musi się przesunąć teraz, wiesz? Ops. A, no widzisz? A, możesz jednak usiąść. To posortowane, tu posortowane. I idziemy na górę. Tu jest main entrance, tu jest external exit i ono prowadzi przez taką kopalnię. To jest takie tylne wyjście. Tutaj jest taka luka, przez którą widać, czy jest dzień, czy jest noc, czy można iść na ryby, czy już trzeba iść spać. Tak, po raz pierwszy na tym serwerze nauczyłem się łowić ryby w klockach. Gram w klocki od 2011 roku i przez 9 lat nie umiałem łowić ryb. Przez 9 lat nie złowiłem żadnej ryby. Dopiero w tym roku po raz pierwszy łowiłem ryby, więc jest to nie lada osiągnięcie. Dobrze, idziemy. Zobaczymy, czy coś się tutaj czai na zewnątrz. No, trochę jest tutaj zrobiona rozwałka, no de facto nie z mojej winy. Trochę tutaj zbierzemy plonów. Aha, tak, tutaj się właśnie wychodzi tak stąd, z tej bazy. Tu jest taki fajny akwenik, elegancki. Tam jest farma i tam gdzieś jest tamto drugie wyjście z mojej bazy. Okej, trochę pozbieramy sobie plonów, które się tutaj nam poobradzały przez ostatni czas.
Na tym serwerze grałem sobie przez ostatnie kilka tygodni i chyba też jak były e-learningi w trakcie roku akademickiego, niektóre to sobie tutaj spędzałem, dlatego, że mam taką pamięć, która rejestruje pewne wydarzenia, potrafi przypasować treść do tego, co budowałem w klockach. Na przykład pamiętam, że hol budowałem przy wykładzie na temat bezpieczeństwa i przy wykładzie na temat, no generalnie bezpieczeństwa, ale też sieciowych systemów, więc tak to było i pamiętam konkretne zagadnienia, które tam były omawiane przy tej budowie. Wirtualizacja akurat, konkretnie. Różne typy wirtualizacji. Pamiętam, jak obrabowywałem tam trochę dalej wioskę villagerów, to akurat były omawiane platformy wirtualizacyjne, czyli Azure i różne inne firmy hostujące usługi rzekomo Azure'owe. Dobrze, byliśmy na farmie, trochę pozbieraliśmy, tu jest to trochę tak ogrodzone, żeby nie było tego aż tak widać. Jednak to jest widać, potem zmieniłem koncepcję i idziemy trochę połowić. Jak pamiętacie, przed momentem wyszliśmy z bazy i było takie to trochę porozwalone. Na początku miałem taki pomysł, żeby tą bazę kamuflować. Po to, że jak ktoś wbije, to żeby nie mógł jej znaleźć. Żeby była trudna do znalezienia i żeby nikt przygodny się na nią nie natknął. Natomiast, o, łowi się superancka. Natomiast z racji tego, że ją tak zakamuflowałem, to tam były przy niej bardzo gęste drzewa i przychodziły różne potwory. Pół biedy szkieletony, pół biedy zombiaki. Najgorzej było z creeperami. Creepery, jak wiecie, jest trawa, przychodzą, wywalą i niestety rozwalą ten teren i potem jest dosyć ciężko z odbudową tego terenu, no bo zawsze jak creeper wybuchnie, no to trochę tych itemów zniknie bezpowrotnie. Więc zdecydowałem, że zrobię jakąś pułapkę na te stworki, żeby jak przyjdą i będę je widział na minimapce przed moim domkiem, to sobie na guzik, rozsunie się zapadka, zapadnia, wpadnia i wpadną potworki sobie do dołu, gdzie albo zabije je wysokość, albo lawa. Cel bardzo szczytny, ale niestety do tego potrzebne są generalnie sticky pistony. A sticky pistony wykonuje się w ten sposób, że trzeba mieć stajmę. Jeszcze do tej pory na stajmę się na tym serwerze jakby i na poprzednim tak po prostu nie natknąłem, więc musiałem to stajmę jakoś znaleźć. Robiłem jakieś problemy sobie, robić jakieś pomieszczenia, jakieś tego typu rzeczy. No niestety nie udało się, stajmę się nie respiły. Patrzyłem, jak się robi jakieś pułapki na stajmę, ale jest to dosyć takie karkołomne. I dowiedziałem się, że najlepszym sposobem na złapanie stajma jest po prostu udanie się na bagna i tam przy pełnym księżycu te stajmy się respią. I to było dosyć intrygujące. Nigdy nie byłem na bagnach, jakby nie uświadczyłem tego momentu, kiedy one się spełnią. Dawniej na starych serwerach, generalnie na 1.0.0 tych stajmów się respiło bardzo dużo na płaskim świecie. Nie wiem, czy tak dalej jest, jak się zrobi płaski świat. Już od dawna nie robię takich serwerów właśnie na modach i tam na kreatywnym. Ale w każdym razie udałem się na bagna. To znaczy udałem się na bagna. Szukałem tych bagien najpierw. Jak widzicie, po prawej stronie tam mam łódkę. I tą łódką udałem się na trasę, podobnie jak na starym serwerze, tamtym poprzednim, gdzie sobie pływałem po prostu od jakiegoś miejsca do drugiego miejsca. Po tej rybce idziemy do domu. Okej, super. Pływałem sobie od miejsca do miejsca, kotek chodzi, idziemy. I po długich, długich poszukiwaniach dotarłem na bagna. Na początku myślałem, że one tam po prostu będą, bo już miałem już oczywiście wiele, wiele za sobą pełni, ale niestety nie pojawiły się stajmy. I miałem dosyć duży problem ze... Tu jest kotek. Kotek. Pff. Oczywiście się zrespią potwory. Skoro udało ci się dotrzeć aż tu, zaraz potwory się zbudzą ze snu. Szkoda, że go nie widać na mapce. To było bardzo, bardzo, bardzo pomocne, gdybym widział kotka na mapce. W sumie pójdę do narzędziowni i zobaczymy, czy się zrespi. Powinien, ale jak widzicie, się nie respi. To jest dosyć problematyczne. O? Nie, to się dziwam do narzędziowni. To idę szukać kotka. Widzicie, tak się tutaj ciężko stąd wychodzi, bo to jest taki teren śmieszny. Kotek ostatnio był tam. Oj, oj. Mały zombiak też. Mały zombiak też. Mały zombiak też. Tego nie chcę zombiaka. Uuu. Trochę mi tutaj coś tnie, nie wiem, co się dzieje. I tego właśnie bardzo nie lubię, jak nie mam jedzenia i to wszystko mnie draństwo dopada. Gdyby się ten kotek pojawił, to by było co innego, ale niestety go nie ma. Zaraz znajdziemy mój toolset. Na pierwszej pozycji mamy siekierkę oczywiście. A, bo jest lag, dlatego tak to wszystko reaguje. To rozumiem. No i oczywiście musieli mi to wszystko rozwalić, bo jakby inaczej. Byłoby śmiesznie, jakby był w mojej sypialni. Nie, kotka w mojej sypialni nie ma i za mną się nie zrespi. Skoczymy jeszcze tutaj i w toolroomie też nie ma. Jaki ze mnie opiekun? Wiecie co? Prześpię się, żeby nie drażnić zwierzątek, potworków i innego syfu. One mi kotka nie zaatakują, przynajmniej z tego, co jakoś się orientuję. I skoczymy go poszukać.
z reszta mojego arsenału. Nie do peszata. Tu jest też jakaś łódka, to jest ciekawe. Czy to była moja stara łódka? Twoja stara. No nigdzie tutaj nie widzę mojego kotka. Byliśmy tutaj i łowiliśmy ryby. Właśnie dla kotka. Przy farmie może? To jest taka właśnie malutka farma z jedną świnką, którą kiedyś złapałem i oswoiłem i przyprowadziłem i zabudowałem. I potem nie udało mi się, bądź nie miałem czasu, bądź nie chciałem. Chciałem, ale nie miałem na to ani czasu, ani ochoty. Znaleźć drugiego świnka, żeby były mała świnka. Kamień w wodę, nie ma kotka. Patrzcie, bije zombiaka, a on się nie dobija. Może trochę przybliżę na mapce? Czy jesteśmy na mapce w stanie załączyć, żeby się kotek pokazywał? W teorii jesteśmy. Ale to nie topesz. Albo. Jejku, kotek na łódce! Chcesz się przepłynąć, tak? No to płyniemy, lecimy. Ciekawe, jak można w jakiś fajny sposób zaprowadzić kotka na łódkę. Jestem pod wrażeniem tego. Ile mam rybek? Dwie rybki. Nie jest tak całkowicie mało. W sumie to pokażę wam wioskę, przy której się niedaleko osiedliłem. Kotek, idziesz ze mną? Leży sobie fajnie na tej łódce. Zobaczymy, czy za rybką pójdzie. Idziesz? Nie, siedzi sobie w łódce. W sumie, z racji tego, że... No nie, jeszcze się nie robi ciemno, to zbuduję jakiś taki prymitywny dok, żeby ten kotek tam mógł sobie siedzieć. Tu jest wioska niedaleko, której się osiedliłem. I tutaj trochę rzeczy z tej wioski uprowadziłem. Generalnie najpierw łóżka, a i w ogóle ten tak zwany lot ze skrzynek. Jakieś żelazo, nie żelazo, tego typu rzeczy. I to wszystko stąd sobie wyprowadziłem. Pochodnie generalnie, tutaj nie ma w tej wiosce pochodni, bo wszystkie pochodnie zabrałem, żeby zwiedzać kopalnię. Więc trochę tak tą wioskę ogołociłem, ale to nic złego, przecież gdzieś tam jest niedaleko kolejna. Tak, i ta wioska jest dosyć duża, to nie jest aż taka mała wioska. Zaraz ją przybliżę zresztą. Jak widzicie, to jest jedna wioska, a tu jest ta, w której ja jestem w tej chwili. Przy której. Okej, okay. Wsiadam sobie na łódkę i popłyniemy do domku. Zrobimy jej taki prymitywny, nie wiem, czy to jest akurat kotek czy kotka. Raczej kotka. Albo kotek? Nie jestem pewien. Zrobimy taki prymitywny, ha, tylko jakby to zrobić najlepiej. Musiałoby to nie być aż takie prymitywne, a to dosyć trudna sprawa. Skoro tu jest wejście do bazy, musiałoby być to jakoś tutaj. Czy mam łopatkę? Nie mam łopatki i to jest problem. To zrobię sobie łopatkę, bo łopatki będę teraz potrzebował bardzo. Łopatki i trochę dyrta. W sumie kobla też by się przydało. Ciach, 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 wezmę sobie 4 staki. Dobra, 5 niech będzie. Nie wiem, czy tutaj jest też dyrt. Nie, dyrta nie widzę i to jest dziwne. Ale dobrze, nie będzie tak. Aha, i chciałem tą łopatkę sobie zrobić, okej. Okay. Jeszcze się wrzucę i tą łopatkę zrobię. Zrobię w sumie dwie. Gdzie jest crafting? Nie mam craftingu, ale dziwne. To tutaj sobie zrobię crafting. I idziemy zrobić jakieś miejsce fajne do dokowania autka. Autka, łódka. Bo tutaj sobie siedzi kotek. A kotkowi przeszkadzać oczywiście nie wolno. Oj, co ja zrobiłem? Dobra, zrobimy to tutaj w tym miejscu. Troszeczkę po lewej. Z tego pointa na mapie. Tutaj będzie najlepiej chyba. Mam pomysł, żeby zrobić tutaj taki mały jakby wjazd na łódkę. Taki trzykratkowy. Trochę trzeba będzie najpierw tutaj pokopać, ale jak sobie pokopię najpierw, to potem będzie się fajnie dało tutaj łódkę w cudzysłowie zaparkować. Może będę to ogradzał ziemią, a potem może jakimiś właśnie pistonami czy czymś w ten deseń. O, już się trochę zmieszał. Nie najlepiej, nie najlepiej. Teraz trochę tutaj trzeba pokilofić. I łopatkę oczywiście w ruch. Aha, wiaderka nie wziąłem. Wiaderko powinno też być potrzebne do tego wszystkiego, bo inaczej sobie tutaj tego nie wypełnię ładnie wodą. Zaświetlmy sobie to jakoś. Okej, okay, możemy teraz dalej kopać tutaj do wnętrza naszego kompleksu. No i super, mamy zrobiony wykop do bazy i w tym miejscu generalnie będzie taki dok dla mojej łódki. Może się uda trochę jeszcze lepiej to przekopać, może dotąd, i tu już jest trochę za daleko. Tutaj się będzie schodził po jakichś schodkach może, po czymś takim. I tutaj będzie właśnie miejsce, gdzie się będzie rozpoczynała woda. Super. Przede wszystkim muszę najpierw oświetlić. I teraz będę musiał płacić sobie po wiaderko. Najpierw zresztą idę się wyspać. W kolejnym dniu pójdę sobie po wiaderko i wypełnię ten dok wodą. Ok, idziemy po jeszcze dwie sztabki żelaza. A nie, mamy już wiaderko. W sumie nie trzeba robić więcej. Postartuję sobie jeszcze ekwipunek. Trochę się narobiło tego piasku. A to go mogę trochę odłożyć. Nie no, 3 staki wystarczą. Te adensity są nic nie warte. Tego stołu przepalonego sobie tutaj też dam do tej skrzynki. Bo stołu przepalony to jest ważna rzecz. Nie wiem, czy kotek lubi też tą rybkę. Chyba też lubię, ale nie jestem do końca pewien. I idziemy dalej robić nasz kał. Trochę trzeba będzie to jeszcze poprawić, bo tutaj to trochę za bardzo widać. Ale może się to uda jakoś poprawić jeszcze lepiej. Urealnić. Okej, okay, kanał zaczyna się powoli napełniać wodą. Idę sobie jeszcze po trochę wody i go trochę napełnię. Zobaczymy, czy... Nie no, będę potrzebował przynajmniej 4 wiaderka, żeby go w miarę wypełnić. O, 4 nie potrzebowałem.
O! Udało się wyprowadzić kotka z wody. Aha, i teraz łódka trochę tonie. Kotek chce do łódki. Co by z tym zrobić? Trzeba było jakoś tą łódkę teraz zwodować. Spróbujmy jeszcze tak. W sumie i tak, wiecie co, mogę ją przecież zniszczyć i zabrać. Przecież to nie jest stary Minecraft, gdzie ona się niszczyła po rozwaleniu. Grunt, że kotek wyszedł z łodzi. To mogę rozwalić. I powoli kanał mogę zacząć napełniać wodą. Czy kotki w Minecraftie lubią wodę? No tak średnio. Nie żeby za nią jakoś specjalnie przepadały, ale nie tak, żeby się jej z kolei bardzo bały. Jakby jedna Katalina. No w sumie tak ten dok może wyglądać. Albo nie do końca. Jednak lepiej, żeby tutaj było wypełnione wodą tak po całości, żeby potem nie było takich niepotrzebnych momentów, gdy potrzebuję wypłynąć, a nie mogę, bo łódka jest spychana przez wodę po prostu w jedną stronę. Wiecie, gdyby ten dok był w jakimś takim dzikim miejscu, to co innego, ale on jest w moim domu, więc nie ma co tutaj się przejmować. Wiem, że po prostu jest potrzeba jakoś ukrywania tego doka, jakiegoś robienia z nim wiadomo czego, jakiegoś przerabiania na siłę. Okej, okay. I tutaj widzę, że już jest fajnie zrobiona. Ciekawe, czy mógłbym wypłynąć w ten sposób. Sprawdzimy, czy będzie mnie biło. Mogę wypłynąć, super. Zawracam, bo ktoś tutaj został i czeka na mnie. Teraz ciekawe, jak byłbym najlepiej w stanie to zrobić, żeby to się otwierało i zamykało. Wiecie co, chyba zrobię to lepiej na dwóch kratkach. W ten sposób. Bo taką bramę jestem w stanie zrobić bez najmniejszego problemu za pomocą podstawowych pistonów. To znaczy pistonów tych, oczywiście sticky, tych, które zdobyłem na bagnach. Aha, o których miałem wam zresztą opowiedzieć, o tych bagnach. Więc tak, z bagnami było w ten sposób, że dotarłem tam. Czekałem tam dosyć długo, nie chciało się te respić. W końcu stwierdziłem, że wybuduję sobie chatkę i w tej chatce po prostu poczekam sobie te kilka nocy, aż zrobi się pełnia. I rzeczywiście zrobiła się pełnia i stajemy się po respiły. A z racji tego, że to bagna, to był tam też domek czarownicy. Czarownica mi trochę przeszkadzała, więc zdecydowałem się ją zlikwidować i został po niej właśnie ten czarny kotek, o którego tak teraz dbam tutaj w klockach. Więc tak historia się miała z kotkiem, babą Jagą, z tajmami, których mam 11. A dlaczego tylko 11? Bo wyobraźcie sobie, że atakowałem je wtedy, kiedy miałem akurat ekwipunek pełny. I ja o tym nie wiedziałem, więc tak. Oto rozpoczyna się nam historia nowego serwera, na którym sobie gram już, mamy w tej chwili sierpień, a gram na nim powiedzmy od kwietnia. Więc rzeczywiście trochę czasu już na nim spędziłem, trochę czasu już tutaj na różne pomysły wpadłem, które zresztą wam też niebawem pokażę. Natomiast to myślę, że wszystko jak na ten odcinek. W kolejnym odcinku będziemy w dalszym ciągu budować dok. O, kotek przyszedł, super. Nawet skoczył na łóżko. Idziemy spać i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.